Bóg jest miłością, tylko tak trzeba patrzeć na krzyż Pana Jezusa. W roku miłosierdzia dziękujemy Mu za to, że z miłości do nas umarł i zmartwychwstał. Mówmy. Kazali Pana Jezusa, nie szukali prawdy. Chcieli zamknięte serca. Jezus i Król całego świata przyjął ten wzrok milczeniu, serce pełne miłości i przebaczenia. Pan Jezus wziął krzyż za mnie i za Ciebie. W tym krzyżu wziął grzechy i wszystkie cierpienia ludzi. Wziął krzyż po to Pan. Był delikatny i słaby. Nie miał sił. Upadł, podniósł się, żeby iść dalej. To miłość do Ciebie i do mnie pomogła Jezusowi stać. Maryja, najlepsza, najmilsza ze wszystkich mam, jak to każda mama, nie opuściła swego dziecka w cierpieniu. I jak każda mama tak bardzo cierpiała, patrząc
dziecka. Nie myślała jednak o swoim bólu, tylko myślała o Jezusie. Chciała mu dać sił i otuchy. Zrobiła to swoją obecnością, sercem pełnym miłości. Szymon nie chciał pomóc Jezusowi. Żołnierze zmusili go. Wziął więc krzyż Jezusa i coś zmieniło się w jego sercu. Może zobaczył umęczoną twarz Jezusa, a może zobaczył jego spojrzenie. Pełne miłości i wdzięczności. Zrozumiał i już chciał pomagać. Wielu ludzi patrzyło, jak Pan Jezus zniósł krzyż. Jedni płakali, inni się śmiali, innych ze nic nie uchodziło. Nikt się nie ruszył z tego pomóc. Tylko Weronika, odważna dziewczyna, mogli ją wyśmiać albo aresztować. Była nie tylko odważna, ale też wrażliwa i dobra. Niektóre kobiety te Jerozolimy współczuły Panu Jezusowi. Okazywały to współczucie łzami. Pan Jezus był wdzięczny. Wezwał je do poprawy życia.
ten cierpienie. Stoimy na straży, by święci ciała Chrystusa za nas nie odważył. Około Jezu, Pan Jezus umarł w grobie, Matka Bolesna płacze w załowie. Synu mój, umarł za grzechy ludzkości, daj nam żyć na Twojej miłości. Przyjmij modlitwę dla dzieci podzięcze i wdzięczne serca dziecięce. Dziękuję Tobie, Jezu kochany, za Twoją mękę, za Twoje rany. Przyjmij moją modlitwę i piękne kwiaty w podzięce. Obiecuję Tobie, moja Matko kochana, nie będę złym postępowaniem uczyła Jezusa Pana. Wiesz, co mi się prześniło? W grobie Jezusa nie było. Przecież, mój drogi, Jezus leży w tej skale, przecież czuwamy wytrwale. Tak to prawda, już wyraźnie. Tak to prawda, mój bracie. Wyraźnie, macie. Ale to się nie chwali, żeśmy trochę drzemali. Dziwnie jakoś na świecie. Co się stało wielkiego? Nie wiem, bo może się jest uciekajmy. Przecież tak nie
jedna litra światłem grób jaśnieje, trzeba to ogłosić ludziom. Jezus ma wstał i żyje! Nie lękajcie się, to ja jestem. Dziękujemy kochanym rodzicom za przybycie na nasze misterium i w imieniu siostry dyrektor, wszystkich pracowników przedszkola, dzieci życzymy radosnego świętowania tych pięknych świąt Wielkanocnych. Szczęść Boże!